Szanowni, chciałem nagrać streszczenie naszej lekcji. Lekcji, na której zajęliśmy się pojęciem pracy. Pracy i energii. To była pierwsza z cyklu kilku lekcji, na których będziemy analizować te absolutnie fundamentalne z cywilizacyjnego punktu widzenia pojęcia. No bo rzeczywiście pojęcie pracy zostało zdefiniowane, określone w czasach rewolucji przemysłowej, kiedy ludzie nauczyli się budować maszyny, które w istotny sposób, będziemy jeszcze o tym rozmawiać, co to znaczy, zwiększały ich możliwości. No tutaj mamy obrazek pierwszej lokomotywy, jeżeli dobrze sobie przypominam. Dzięki temu transport tani, bezpieczny, szybki transport po szynach stał się możliwy. No, inne maszyny powstawały w fabrykach, napędzały maszyny parowe, napędzały inne maszyny, tkalnie, różnego rodzaju maszyny wytwarzające przedmioty, dzisiaj byśmy powiedzieli codziennego użytku, ale wtedy to była prawdziwa rewolucja, dlatego że takich przedmiotów wcześniej nie było. Przykładem są na przykład garnki metalowe, których wprowadzenie dzięki możliwości masowej produkcji, którą zawdzięczamy wynalezieniu maszyny parowej i zastosowaniu jej do napędu różnych innych maszyn. Garnki metalowe jest łatwo myć w odróżnieniu od glinianych, które są porowate. Ta porowatość glinianego garnka w niektórych sytuacjach się bardzo przydaje, ale w innych powoduje, że bardzo trudno jest utrzymać higienę, bo w te pory wchodzą resztki i praktycznie nie można ich stamtąd usunąć, a gniją i taki garnek może stać się rozsadnikiem chorób. Więc to była naprawdę rewolucja, no i oczywiście człowiek zawsze próbuje zrobić to, wycisnąć z tych swoich możliwości jak najwięcej, z tych nowo odkrytych możliwości, więc pojawiały się pytania, jak można budować lepsze maszyny, tak? Wydajniejsze. No i o tym wszystkim będziemy rozmawiać na cyklu kilku lekcji, dzisiaj wstęp. Natomiast jeśli chodzi o wpływ, jaki to miało na rozwój społeczeństwa, zapytałem czata GPT, no i on mi tak odpowiedział, jak to było, przynajmniej w przypadku brytyjskiej społeczności. Ten plik wyślę do was w linku, kiedy link do tego pliku, kiedy będę wysyłał to podsumowanie. No dobrze, no więc co to jest praca? Zaczniemy od pracy mechanicznej. Praca mechaniczna, bo są różne rodzaje prac, rzeczywiście była w centrum zainteresowania. Powstawały na przykład obrazy znanych malarzy pokazujące ten moment wykonywania pracy. Tu mamy zupełnie dwa różne obrazy z bardzo podobnej epoki w czasie, ale malowane zupełnie inną techniką. Mamy taki gierymskiego obraz piaskarze. To jest wybrzeże Wisły w Warszawie i wydobywany z dna Wisły piasek zostaje tutaj przeładowywany na wozy konne, no ale trzeba go podnieść z poziomu rzeki, z poziomu tych łodzi do poziomu wozów konnych. No, do czego się przydaje piasek? Oczywiście na budowie piasek jest potrzebny. No więc widać tutaj piaskarza, który łopatą podnosi ten piasek do góry, przesuwa go w górę, działając siłą, którą musi pokonać ciężar tego piasku, siłę grawitacji, no, i przesypując go tam przez ten tu akurat jest uchwycony w momencie, kiedy przesypuje ten piasek. Tutaj mamy dwa woły, które pomagają chłopu orać ziemię.
No, woły są w zaprzęgu, ciągną ten pług pod kątem, a pług przesuwa się poziomo po powierzchni ziemi. No i praca to jest iloczyn siły działającej i przesunięcia, ale ta siła powinna być skierowana w kierunku przesunięcia, czyli chodzi o składową siły w kierunku przesunięcia. No tu pewnie pamiętacie, że wektor można przedstawić w postaci sumy dwóch innych wektorów, więc ten czerwony wektor można przedstawić w postaci sumy zielonego wektora i czarnego. Ten czarny wektor jest prostopadły do przesunięcia i ta siła nie daje wkładu do tego, co nazywamy pracą mechaniczną. To jest bardzo ważne. Praca mechaniczna, no co się dzieje? Praca mechaniczna to jest iloczyn przesunięcia i siły działającej w kierunku przesunięcia. No istnieją inne rodzaje pracy. Tutaj mamy obraz amerykańskiego z kolei malarza z 1940 roku. On wracał z pracy nowojorskim metrem i to nowojorskie metro w City, w dzielnicy biurowej jest zbudowane na estakadzie, nie pod ziemią i zaglądał do okien biurowców. Tutaj widać w biurze wrze wieczorem praca. Na pewno te osoby wrócą do domu zmęczone, ale to nie jest praca mechaniczna, o której mówimy w tej chwili. Aczkolwiek dzisiaj umiemy i kwantyfikować pracę polegającą na porządkowaniu informacji i wiemy mniej więcej, jakie zasoby trzeba mieć, żeby informacje uporządkować w konkretnym stopniu. No i tutaj, skoro powiedzieliśmy, że praca to jest iloczyn siły i przesunięcia, ale siła musi działać w kierunku przesunięcia, no to taki mały paradoks. Mamy tutaj torbę, pani idzie poziomo i tą torba przesuwa się poziomo, a podtrzymuje ją siłą skierowaną do góry. No wydawałoby się, że nie wykonuje pracy, no ale jednak wiemy, że jak nosimy ciężary, to się męczymy. No i paradoks ten ma takie rozwiązanie, że oczywiście nie chodzimy na sztywnych nogach. Zginamy nogi, je wyprostowujemy w ruchu i w związku z tym ta torba stale się tutaj podnosi i opada. I podnosząc ją, my wykonujemy pracę i to jest źródło naszego zmęczenia. Zresztą z tego powodu dużo łatwiej jest przewozić towary, na przykład zawieszone na kierownicy roweru. No bo rower po równej drodze nie podnosi się, nie opada, więc pracę, którą należy wykonać, odpada ten ruch do góry i do dołu, pracę, którą należy wykonać, żeby przewieźć ten ładunek, ta praca związana jest ewentualnie tylko z pokonaniem sił tarcia. No i kolejny przykład, satelita na orbicie. No jeżeli ta orbita jest idealnie kołowa, to siła dośrodkowa jest w każdym punkcie prostopadła do prostopadła. No a przesunięcie, taki element przesunięcia to jest iloczyn prędkości i czasu. W związku z tym taka siła dośrodkowa nie wykonuje żadnej pracy. No i można powiedzieć, że satelita porusza się na orbicie tylko i wyłącznie dzięki swojej bezwładności, ale to nie znaczy, że siła dośrodkowa nie ma wpływu na jego ruch. No ma, to ona właśnie, siła grawitacji, to ona właśnie jest źródłem siły dośrodkowej, to ona zakrzywia ten tor w postaci orbity kołowej. Na temat orbit eliptycznych i jak to wygląda w Układzie Słonecznym, to sobie jeszcze porozmawiamy na kolejnej lekcji. No i teraz definicja pracy, no skoro praca to jest siła razy przesunięcie, no to jednostka dziedziczy swoją definicję po tym wzorze. Jednostką pracy jest 1 dżul, to jest na cześć tego pana, żył w XIX wieku i położył Jamesa Joule'a i położył
wielkie zasługi, jeśli chodzi o analizę praw przemiany energii. W szczególności odkrył prawo Joule'a, przemianę energii elektrycznej. Opisał przemianę ilościową przemianę energii elektrycznej w ciepło. No i jak zwykle to działa w ten sposób, że jednostka, skrót to jest duże J od jego nazwiska, natomiast po polsku zapisujemy to w spolszczonej formie 1 Joule. No 1 Joule to jest 1 Newton razy 1 metr, no ale to nie jest zbyt wielka praca, no bo 1 Newton, pamiętacie, to jest ciężar 100 gramów masy, więc podniesienie 100 gramów na wysokość 1 metra to nie jest jakaś, nie wymaga wielkiej pracy, więc w powszechnym użyciu są kilojoule, czyli 1000 dżuli i megajoule, czyli 1 000 000 dżuli. No i jak chcemy sobie policzyć, jaką pracę wykonała siła 100 newtonów, przesuwając ciało na odległość 3 metrów, w kierunku, działając w kierunku dokładnie przesunięcia, horyzontalnie, poziomo, no to będzie 300 dżuli. To wystarczy podstawić tutaj do tego wzoru, nie ma wielkiej filozofii. Jeżeli interesuje nas, jaka jest praca związana z przejściem w Eurece z parteru na pierwsze piętro, to jest około 3, różnica poziomów około 3 metrów. 50 kg waży, powiedzmy, średni uczeń Eureki w 8 klasie. Praca jest wykonywana tylko wtedy, kiedy on podnosi się po tych schodach, no bo tutaj, kiedy idzie po tym poziomym odcinku schodów, no to tak jak ta pani z torbą, zakładamy, że nie wykonuje żadnej pracy, więc liczy się tylko różnica poziomu w pionie, no i to będzie 1500 dżuli.